wypadek samochodowy przecież. I to też powinno nam dawać do myślenia. Polacy z przyczyn geopolitycznych byli skazani na ciężkie wyzwania, ciężkie przeżycia, wielkie tragedie narodowe i ogólnie rzecz biorąc na mieszkanie, mówiąc kolokwialnie, w miejscu, gdzie z zachodem się łączy wschód i w miejscu, gdzie życie jest troszkę trudniej niż na jakiejś przyjemnej, ciepłej wyspie nieotoczonej jakimiś zaborczymi sąsiadami z imperialnymi ambicjami. Pilecki to też nie tylko jedyna taka jednostka, prawda? Z jednej strony jest to człowiek wybitny na wielu płaszczyznach i rzeczywiście wybijający się ponad całość, ale z drugiej strony jest reprezentantem polskiego państwa podziemnego, czyli tworu, który nie zaistniał nigdy na świecie. A należy tutaj też wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o okupację niemiecką, to akurat w Polsce była to najcięższa okupacja. Przykładem może być na przykład relacje związane z kwestią żydowską. Na przykład we Francji za przechowanie Żyda można było dostać, za przeproszeniem, kopa w tyłek. A kolaborujące z Niemcami francuskie elity bardzo ładnie spakowały Żydów do prywatnych kolei. Te koleje powoli nawet wystawiały faktury za przewożenie Żydów do obozów zagłady. W Polsce za przechowanie jednego żydowskiego niemowlęcia rozstrzeliwano bądź palono żywcem całą rodzinę na miejscu. Także na tym przykładzie akurat tych kwestii żydowskich można bardzo obrazowo pokazać, jaka była różnica między okupacją niemiecką we Francji, a okupacją niemiecką właśnie w Polsce. Mimo to powstał tutaj twór niepowtarzalny, czyli polskie państwo podziemne, działające w podziemiu państwo, mające swoją edukację, administrację, wymiar sprawiedliwości i przede wszystkim ramię zbrojne, czyli największą działającą w okupowanej Europie podziemną armię. Armię krajową, która scalona wraz z batalionami chłopskimi i narodowymi siłami zbrojnymi stanowiła właśnie ten największy twór tego typu. Także oczywiście często próbuje się nas uczyć wstydu z tego, że jesteśmy Polakami. Okazuje się, że jedynym odniesieniem są wybryki motłochu bądź rzeczy organizowane w ogóle przez agenturę obcą po to, żeby Polaków wepchnąć do jakiegoś worka. Okazuje się, że każdy wie, co stało się w Jedwabnym, a wydarzeń grudniowych z polskiego wybrzeża czy wydarzeń z czerwca, bo to się w ogóle tak ładnie nazywa wydarzeniami, nie masakrą, mordem, zbrodnią, tylko wydarzeniem z czerwca 56 roku też jakoś ludzie pytani na ulicy nie zawsze wiedzą, o co chodzi. A okazuje się, że gdy sporządzimy takie matematyczne działanie, to w kwestiach historii może dać się dziwne, ale jednak mimo wszystko możemy położyć rzeczy o zabarwieniu chwalebnym i o czarnym zabarwieniu na szali i okazuje się, że nie tylko szala na stronę chwały się przechyli, ale wręcz może się przewrócić pod ciężarem zawartości tej substancji właśnie chwalebnej. Polskie siły zbrojne walczyły na wszystkich frontach Europy, wykrwawiały się wszędzie i tym bardziej smutne jest, jak się patrzy właśnie na postawę polskiego państwa podziemnego, Polaków tutaj i Polaków walczących na frontach II wojny światowej. Jak się przemyśli to, jak się ta wojna skończyła. 8 czerwca była defilada zwycięstwa w Londynie, na którą nie tylko nie zabroniono, ale wręcz nie zezwolono na to, żeby Polacy wzięli w niej udział, mimo to, że byliśmy najwierniejszym z sojuszników, narodem doświadczonym bardzo ciężko w trakcie II wojny światowej, przez miliony Polaków oddało życie, to zostaliśmy wypchnięci do, jak gdyby do zespołu państw przegranych. Jest taka piosenka z trochę innego gatunku muzycznego niż nasz akurat. Mówię tutaj o zespole elektryczne gitary. Tam jest właśnie piosenka o Odwiedzeniu 303 przez pryzmat tej właśnie defilady zwycięstwa i tam Kuba Sienkiewicz kończy takimi słowami, że nie było biało-czerwonych, to chyba niczyja wina. Anglicy to dżentelmeni nie chcieli drażnić Stalina. Jakoś, nie wiem, ta płyta jest na rynku chyba około 3 lat i niestety nie cieszy się chyba jakąś wielką popularnością, nie jest też jakoś mocno promowana. Nigdy nie widziałem w telewizji teledysku z tej płyty. Wcześniejsze kawałki były jakoś bardziej znane. Żeby tutaj nie zmierzyć moim gatunkiem państwa, to tylko sprawdzę, czy jesteśmy podpięci już. Czy jeszcze sekundkę. Także Pilecki z jednej strony jest niewygodny dlatego, że jest aż tak wybitny. Przecież nie tak dawno ukazały się publikacje związane z Witoldem Pileckim. Okazało się, że Pilecki w ogóle
stawiam na państwo stalinowskie, że ukapu się w ogóle i nawet list, który Pilecki żąda, czy składa petycję o to, by całą winę przerzucić na niego, by oczyścić innych oskarżonych. Podsumowując ten cały list ostatnim dwuwersem, którym pisze, że choćby mu przyszło zginąć, tak woli niż żyć i mieć w sercu ranę zdrady, to zostało przez pana profesora akurat niestety z Krakowa zinterpretowane jako właśnie tym bardziej uległość, spoufałość wobec własnych oprawców. Jakieś kuriozalne idiotyzmy akurat, no ale to tylko działa na naszą korzyść, bo gdyby to zrobił ktoś może bardziej przebiegły i sprytny, to może byłoby trudniej z tym dyskutować. Na przykład, natomiast w przypadku takiego bełkotu, no, piłka jest po naszej stronie, można powiedzieć. Natomiast wyniki badań socjologicznych mówią o tym, że 93% polskich elit wywodzi się właśnie z tamtego okresu, że mamy takie postsowieckie elity w naszym kraju i w tym kontekście akurat nie jest już to takie dziwne, że taki bohater jak Pilecki nawet może zostać zaatakowany, a przy okazji oczywiście atakuje się Instytut Pamięci Narodowej jako instytucję, która jest nieprzydatna i jest, stoi na przekór interesom tych, którzy chcieliby polską historię zakłamać. Jeśli jesteśmy gotowi, to myślę, że będziemy ruszali. Jeśli można prosić, to może troszeczkę ze względu na naszą trenę troszkę wyciemnić tutaj. Jeśli można więcej światła zostawić dla nas, a nie dla publiczności. Hip-hop to muzyka grana najczęściej w klubach, także gramy najczęściej w nocy. Dla osób, które spożyły już odpowiednią ilość napojów w barze, także zawsze publiczność w takim wypadku jest mniej wymagająca. Zacznijmy utworem o kolejnym wielkim polskim bohaterze. Bohaterze trzech wojen. Wojny pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej. Tej wojny, która wydaje się być mało znana na świecie w ogóle. Chociaż jej rola była niesamowita po prostu. Tutaj walczyli znowu Polacy, znowu walczyli samotnie, a walczyli z inwazją Armii Czerwonej. Myślę, że świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby Polacy wtedy przegrali. Armia Czerwona po trupie Polski poszłaby dalej, zebrałaby siły z Niemiec i Związek Sowiecki chwilę później kończyłby się w Portugalii. Nie wiadomo, czy stałoby coś na przeszkodzie, by zaatakować później oba amerykańskie kontynenty i żeby cały świat znajdował się pod łaską Stalina. Myślę, że jeśli do 1953 roku, do dnia śmierci Józefa Stalina, cały świat znajdowałby się pod jego rządami, to taki wielki kołchoz pozostawiłby sobie sowiecki. Naprawdę straszne pogorzelisko i cały świat wyglądałby prawdopodobnie mniej więcej tak jak teraz Białoruś czy tego typu postsowieckie kraje. A teraz bohater trzech wojen, generał. Ja to ufam, jak zadanie w stronę śmierci, ze spokojem idzie generał Fidlow, bohater.
stali, gdzie płynie co do płacy. Więc wrzucę stali, zrobili nawet krok, by to kula się zadała. Popuścili generała, na paszno spała cena, to wychodził ze spokojem. Film Dorfnil, bohater przed wojem. Kolejna historia, którą powinni znać wszyscy. Kolejny przykład, co robili komuniści. Wkłady dramatu, Rzeczypospolite, historie zwycięskich sumień i ojczyzny podbite. To w historii karty, żarty przybierają barwy. Patrzy w oczy ze spokojem, tak oczy wymiega mi pokazy przed bojem. Wysłuchni militari, jeszcze poszale ty barwa. Zbrodnia bez skary, Polska prawie martwa. Chciał tylko, że spokojnie nie miał prawa. Stronie wstępnie na komuna wieszcza, to ruce kredytu. Wysłuchni militari, jeszcze poszale ty barwa. Zbrodnia bez skary, Polska prawie martwa. Reprezentować ludowa władza. Wyszli z hasłami chcemy chleba, a ta właśnie ludowa władza wysłała przeciwko nim wojsko i milicję z automatyczną bronią, z ostrą amunicją. Kulkę w głowę, w serce, czy w inną część ciała dostawali na tacy, którzy przypadkowo tego dnia po prostu jechali do pracy. Takim obrazowym przykładem dzisiejszej rzeczywistości jest natomiast proces człowieka, który był wtedy ministrem obrony narodowej. Mówię tutaj o człowieku, który jako agent informacji wojskowej kierowanej przez Sowietów miał pseudonim Wolski. Historycy nawet musieli składać papier, analizując jego donosy, bo te donosy były kolorowane, litery z odcieniami, z podkreśleniami, kolorowe tabelki. Naprawdę widać było, że człowiekowi zależy na przychylności swoich agentów prowadzących, a informacją wojskową kierowali, jak wiadomo, Sowieci, bezpośrednio sowieccy oficerowie. Informacja sowiecka, informacja wojskowa była bezpośrednim przedłużeniem sowieckiego smierszu. Jak wyglądał proces tego człowieka, agenta polskiego, który w roku 70 był ministrem obrony narodowej? Proces trwał 17 lat bodajże, czy nawet więcej. Wezwano 5 tysięcy świadków, by ustalić, co się kiedy działo, który jednak, w jakiej ulicy, w jakim mieście. Tak jakby wcześniej państwowe instytucje nie ustaliły takich rzeczy. Gdy przesłuchano 5 tysięcy świadków, okazało się, że sędzia się rozchorował. Trzeba było powołać nowego sędziego, a nowy sędzia musiał otworzyć nowy przewód sądowy i wezwać znowu 5 tysięcy świadków na przesłuchanie. I tak to trwało kilkanaście lat. W efekcie tego generał Wojciech Jaruzelski, bo mówię, nie jest już raczej niepokojony przez jakiś wymiar sprawiedliwości. Ma ochronę boru, generalską emeryturę i piękną willę na warszawskim Ochotowie. Natomiast tekst tej piosenki to taki jeden z dwóch wyjątków akurat, bo oprócz wyrapowanego Baczyńskiego to właśnie taki tekst na płycie to jest wyjątek, jeśli chodzi o hip-hop, bo na ogół wykonawcy piszą sami sobie teksty. Natomiast w tym wypadku tekst został napisany przez jednego z uczestników tych zdarzeń. Zarekwirowany przez Służbę Bezpieczeństwa i po 4 dekadach wyciągnięty przez jednego z historyków do albumu poświęconego właśnie masakrze grudniowej. Dzięki temu ja mogłem na niego natrafić. Nie wiem, czy autor lubi hip-hop, czy żyje w ogóle jeszcze dzisiaj. Natomiast do tej pory żaden pozew związany z prawem autorskim nie dotarł, także na razie bezkarnie wiersz tego anonima wynajmuje. Ballada grudniowa.
ulicami miasta portowego. Robotnicy szlągi z okrętu w rękę, nie wiedzą, że własną krwią piszą piosenkę. Bo przecież ojciec z pięściami ze stali do przepaści dziejów strącił kapitalizm i z tymi rękami zbiera już warszawy dla partii, dla chleba. Robotnicy sprawy, czy tylko przypomnieć tym, co zapomnieli, że mieli puszczowności, ręki rozmieli, lecz nie zawołali chleba na Polsko. Przez łamany władza mieli cel i wąsko, zaciśnięte ręce, zjeśli ponad głowy, stoczą wielcy trochę, żądali rozmowy, zamiast odpowiedzi, do tymu się strzela, umiera to szczągiec, na rękach Jokera, tych krew się bolała, serca się wkurzyły, swoim płomieniem, do partii spaliły, płomieniem ożywił, prawie twarz Jokera, wygnieciony człowiek, na pyta umiera, ojciec oczekiwał, synu pora z chleba, nie wiedział, że za siłą chleb aż do nieba, a za jego synu, ci co go wstali, pięścią krwią, kamieniem historię nie stali, ojciec oczekiwał, synu pora z chleba, nie wiedział, że za siłą chleb aż do nieba, a za jego synu, ci co go wstali, pięścią krwią, kamieniem historię nie stali, ojciec oczekiwał, synu pora z chleba, nie wiedział, że za siłą chleb aż do nieba, zamiast odpowiedzi, do tyłu się strzela, umiera stoczniowiec na rękach Jokera. Spotkała Polaków na przestrzeni wieków. Istnieje takie wielkie zjawisko w historii polskiej, jak emigracja. Różnie szacuje się ilość osób przebywających za granicą. Wiemy, że taka wielka fala emigracji rozpoczęła się w pierwszej połowie pierwszej dekady XXI wieku, a wcześniej na wszystkich etapach trudnych zwrotów i zawirowań historycznych Polacy po prostu stąd czasami musieli uciekać, czasami nie mogli wracać. Tak było od utraty niepodległości przez te wszystkie dekady i wieki. Według dokładnych szacunków poza granicami naszego kraju żyje drugie tyle Polaków, co w kraju. Czyli licząc całą populację właśnie narodowości polskiej, no to można stwierdzić, że jesteśmy jednak mimo wszystko bardzo licznym narodem. Takim symbolicznym przykładem może być na przykład Islandia, mimo że to jest oczywiście małe państewko i mała wyspa, ale tam okazuje się, że 8% społeczeństwa stanowią Polacy. Gdy byłem na spotkaniu autorskim z autorem powieści, znaczy, przepraszam, książki, biografii o rotmistrzu Pileckim. Mówię tutaj akurat o włoskim historii, bo gość się nazywa Marco Patricelli. On powiedział takie ciekawe zdanie, które zapadło mi w pamięci. Powiedział: zapraszajcie mnie do Polski, bo jak służę Polska, to dostaję skrzydę. I tutaj rodzi się taka refleksja, że skoro jest nas około 70 milionów, to gdyby hasło Polska nadawało skrzydeł tym właśnie 70 milionom ludzi, to prawdopodobnie mieszkalibyśmy w kraju, w którym żyć było łatwiej. Jeśli chodzi o to, jak państwo kreuje postawy młodych ludzi, to polska historia może być właśnie narzędziem, które posłuży do tego, by ludzie nawet wyjeżdżający stąd za chlebem chcieli tutaj wrócić. Uważali Polskę za wielką dumę,